No witam, witam was serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku Pars, piątym już, o ile się nie mylę. No nie, nie mylę się. Ja jestem oczywiście Michał i zapraszam was tym razem. Na misję odbijania hangaru F-16 zatytułowaną... Co jest? Gniazdo Orła. I którą to misję pozwolimy my sobie rozegrać tym razem z pomocą tej broni, czyli XM5. Jako członek specjalnych oddziałów wojskowych. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, lecimy! Lokacja... Hangar F-16, 25-70, cel destrukcja. Zaczynamy! O kurde, jaki ten karabin jest mały! Aha, no i nie wiem, jak z tym nikim, jak mogę podejrzewać, ale no wyglądał tak przecież. To jest w ogóle Turcja czy coś? Technikę. No i cóż ja mogę wam powiedzieć, no... Siedzę sobie i odpoczywam, korzystając z faktu, że już jestem maturzystą i tak dalej. Jeszcze brakuje tylko, abym podokazał sobie osobiste rzeczy, co oczywiście też ma przyjemność miejsce. O, proszę bardzo, jak mi... Ładnie teraz te strzały wychodzą. No.
i koniec. Mam nadzieję, że no serio przytrafi się jakaś misja bardziej skradana. Bo tego raczej, to jest raczej wymagane od gry o żołnierzach oddziałów specjalnych, nieprawdaż? No właśnie. A i swoją drogą, no tak jakby zwróciłem uwagę po przejściu odcinku, no przydałoby się, abym te poziomy osobiście, oczywiście już prywatnie, poza nagrywkami, no bo przechodził sobie. Abym te wszystkie poziomy poprzechodził sobie prywatnie, aby... Te wszystkie poziomy poprzechodził sobie prywatnie, aby no tutaj gotówka się zgadzała. Co no oczywiście... nabycia przeze mnie kolejnych broni. AK-47 sobie traktowałbym bardziej jako ciekawostkę, natomiast AUG w wersji Gold, N246, SCAR, SCAR Gold, SD, snajperskie SD wraz z SSM, no to są ciekawe rzeczy na pewno. P200, no i właśnie pistolety, czego bardzo drogie okazuje się być Glock i Deagle, no z pozostałych. No ale póki co zajmiemy się właśnie samą rozgrywką i po tym jak podsprzedaliśmy pierwszą część tego hangaru, to teraz czas na coś, na jego pozostałą część. Teraz razem od 50 do 120, serwisy dalej destrukcja, 10:50 PM, a wtedy to było do 40 PM. No dobra, czyli jeszcze, czyli teraz tak. Od drugiej strony tym razem bronimy. Trochę leniwe to jest, że nie powiem szczerze. No ma tak leniwe jakąś tam otoczkę, ale jednak... Okazuje się być rozbudowana na tytuł, który... Tytuł, który jest dostępny w dwóch wariantach, czyli darmowym i płatnym. Ciekawe, co się znajduje w tej płatnej wersji. Chciałbym to sprawdzić kiedyś. Oczywiście. Ej, swoją drogą, jak zapewne zauważyliście, no znowu widzimy się wieczorem, tym razem nie mamy aż tak ekstremalnej godzinie, nie co wczoraj, ale znaczy te 4 dni temu, no ale wiecie o co chodzi. Dobra, nie, to nie był dobry pomysł, spadamy za kryjówkę. No. A co to jest z kolei za kombinowanie z podchodzeniem do mnie aż na zbyt bliski dystans, co?
Boom! Atak od tyłu. Naprawdę? Dobra, ale tym razem... Kurde, podchodzą jakby autentycznie próbowali odzyskać swoją pozycję. Dobra, dawaj stary. Chowaj się! Nie! Puf! Nie ma cię! Nie wiem, czy to sobie wyobrażacie w ogóle. W ogóle... Czemu mi się życie nie regeneruje? Regeneruj, nie się życie, regeneruj. Kurde, zastrzelili go. A, Defender Position, the support unity arrives. Ale to nie było zapisane survive. Przecież to sensu nie ma. No i udało się. Przetrwaliśmy nawałnicę przeciwników. I następną misją, jaką rozegramy, to będzie Insect Repeller, który z kolei polega na zabójstwie. Tak samo jak polegała misja Snake Nest. No dobra.
A póki co to by było na tyle w tym odcinku. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Teraz już widzimy się nie za kolejne 4 czy 10, a za 2 dni przynajmniej. Z dużym wzięciem pod poprawkę, no chęci zakończenia tej serii jeszcze przed końcem. Jeszcze przed końcem października, by móc coś zdążyć ewentualnego nagrać na Halloween. Zacząłem chodzić po pokoju. No i cóż, co mogę rzec, no tym razem odcinek jest raczej zaplanowanie nie krótki, bo mieliśmy tylko te dwie poziomy do przejścia bez większych komplikacji. No 18 czy tam ileś minut nagrania spokojnie z tego wyjdzie. Natomiast nie ma to aż takiego z kolei znaczenia w tym momencie, że nagrałem to ponownie o dosyć późnej godzinie, ale nawet nie tak ekstremalnie później jak ostatnio. Tak czy inaczej, natomiast no to by było na tyle. Ale tak jak mówiłem w tym odcinku, w następnym zajmiemy się usuwaniem szkodnika zgodnie z tytułem tej misji, do czego oczywiście będzie nam przydatny karabin snajperski. Ale który to będzie i czy podobnie będzie to SWD czy WSS? No to o tym już sama gra zadecyduje. Albo nawet Blazer. No, zobaczymy. A póki co idę replayować poprzednie misje w tej grze. A z wami oczywiście widzę się już za 2 dni właśnie w kolejnym odcinku, który przyrzekam wam, że tym razem uda mi się jak najbardziej nagrać gdzieś w środku dnia, jeżeli nie wcześniej bądź później, jeżeli nie wcześniej bądź później, no ale na pewno przed godzinami wieczorowymi. Tak więc co? Życzę wam udanej nocy i oczekiwania na następny odcinek. Bo jeszcze rzecz jasna trochę do przechodzenia nam tutaj zostaje. A jedynie co do przejścia dzisiaj mieliśmy to orle gniazdo. W postaci, która... To dwuczęściowe gniazdo orła, czy tam orlęce gniazdo, które polegało na tym, że się strzelamy z terrorystami w hangarze F-16. No. Okej, jest godzina 22:22. Teraz już tak na serio. Do zobaczenia następnym razem. Mówił oczywiście Michał Duński dla państwa. Trzymajcie się. Cześć. Papatki.